chwileczkę przedstawię Państwu harmonogram. W tej chwili tylko chciałem parę takich spraw organizacyjnych przypomnieć. Najważniejsza rzecz, bardzo prosimy o dyscyplinę czasową, żeby zawodnicy do 2 minut po zakończonej walce stawiali się do ringu, żeby nie było przestojów, żeby wszyscy zawodnicy mieli wymagany sprzęt. Sprzętem jest kask pełny z zabezpieczeniem głowy, ochraniacz na zęby, ochraniacz klatki piersiowej dla kobiet, rękawice 10-uncjowe pełne, ochraniacz na podbrzusze dla mężczyzn i dla kobiet jest zalecany. Golenio stopy, tylko żeby golenio stopy były odpowiedniej długości, żeby nie było tak, że palce wystają z golenia stopy i oczywiście wszyscy muszą mieć bandaże na rękach. Krótkie spodenki, żeby był odsłonięty staw kolanowy i oczywiście mężczyźni walczą bez koszulek, a panie walczą w tych topach takich. Nie może być żadnych napisów na spodenkach niezwiązanych z low kickiem. Panowie trenerzy obowiązkowo w dresach. Będziemy na to zwracać baczną uwagę. Bardzo proszę trenerów o takie naprawdę bardzo sportowe podejście, żeby nie było jakichś krzyków, niecenzuralnych słów. Jeżeli ktoś się nie będzie zgadzał z werdyktem, będzie uważał, że werdykt posiada jakieś błędy. Ja jestem cały czas do dyspozycji panów i jeżeli ktoś by chciał złożyć protest, to zgodnie z procedurami, jeżeli ktoś chce złożyć protest, płaci wady, będziemy protest rozpatrywać. Tylko bardzo proszę, żeby ktoś nie chciał wkładać protestu, bo moim zdaniem on tam był lepszy, prawda? To nie, jeżeli ktoś ma konkretne, jeżeli ktoś konkretnie, jakieś uchybienia regulaminowe są, to wtedy mogą wkładać panowie protest, ale jeżeli komuś się tylko wydaje, to szkoda po prostu pieniędzy. Nie dopuszczamy do weryfikacji, czyli żadnego challenge'u nie będzie. Także też od razu, żeby panowie wiedzieli, jak ktoś przyjdzie do mnie z nagraniem, i będzie chciał, ja żadnego challenge'u nie uznaję. Tak stanowi regulamin, żeby była jasność. Ja może bardzo pokrótce, bo nie chcę was tutaj długo trzymać, bo wiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni. Chcę tylko wam przypomnieć podstawowe zasady punktowania, bo bardzo często trenerzy mają pretensje do sędziów, a nie znają regulaminu. Także jeżeli ktoś chce, mogę pożyczyć regulamin, żeby sobie w nocy przeczytał, bo ja znam ten regulamin, sędziowie wszyscy znają regulamin. Często niepotrzebne są sesje z uwagi na to, że ktoś nie zna regulaminu. W low kicku każda technika liczona jest za 1 punkt. Nie ma, że kopnął na głowę, to 2 punkty, że ładnie uderzył lewą ręką z wyskoku, to 2 punkty. Każda technika liczona jest 1 punkt. Musi być czyste trafienie. Żadne ocierki, żaden low kick, który no taki jakieś machnięcie nogą, żaden karniak, jak to niektórzy trenerzy krzyczą, czyli low kick jakiś taki od dołu kopany, to nie będą techniki zaliczane. Musi być czyste uderzenie w udo, wtedy jest zaliczone, czy z wewnątrz, czy z zewnątrz. Żadne takie tam do góry podbijane, opadające oczywiście jak najbardziej. Sędziowie będą zwracać baczną uwagę na staw kolanowy, żeby nie było żadnych low kicków w stawy kolanowe i na kroczu, na atak. Wiadomo, może się w low kicku zdarzyć, jeżeli będzie to technika w ocenie sędziego ringowego niezamierzona, nie będzie karał, ale jeżeli będzie to technika zamierzona w ocenie sędziego ringowego, będą za to kary. Czyli przypominam, każda czysto trafiona technika tu, tu i tu to jest 1 punkt. Przy ostrzeżeniu, przy drugim ostrzeżeniu sędzia będzie mówił minus punkt. Minus punkt są to 3 małe punkty odjęte. Żebyście o tym panowie też pamiętali, to będzie miało odzwierciedlenie w kartach punktowych, że to są 3 małe punkty odjęte. Rozumiecie, o co chodzi? Że pokazuje sędzia minus 1 punkt, ale 3 małe punkty odchodzą. Jest to z punktowania jeszcze 10-9, 10-8, dlatego ten minus punkt został, ale to są 3 małe minus punkty. Tak, żebyście też panowie o tym wiedzieli. I każdy knockdown to jest 1 punkt mały. Czyli każde liczenie. Żebyście też o tym wiedzieli, żeby potem nie było jakichś niejasności. Czyli na razie jest wszystko dla... Myślę, że wszystko to jest zrozumiałe. I myślę, że jest to bardzo, bardzo oczywiste dla wszystkich. W przypadku walk remisowych sędziowie będą oceniać, kto wygrał w 3... Aha, najważniejsze, 3 razy 2 minuty walczymy i sędziowie będą oceniać, kto wygrał 3. rundę. To jest pierwszy w przypadku remisu. Jeżeli na przykład była druga, ostatnia runda remisowa, będzie zwracał, kto był bardziej aktywny w konkurencji low kick, czyli który kopał więcej low kicków.
Myślę, że nie będzie takich potrzeby, ale sędziowie ringowi będą zwracać uwagę zawodnikom, jeżeli nie będą używali technik nożnych. Jeżeli na przykład ktoś będzie chciał tylko bokserską sprawę rozwiązać, system kar będzie obowiązywał też, tak żeby też uczulić zawodników na to, że to nie są zawody bokserskie, tylko w formule low kick i dlatego też sędziowie na to będą zwracać uwagę. Cóż jeszcze? Najważniejsze jest zdrowie zawodników. Jeżeli na przykład sędzia ringowy będzie widział, że zawodnik już pływa, będzie go poddawał. Jeżeli na przykład stanie nawet w gardzie, czyli nie będzie miał powodu, żeby go wyliczyć, ale w tych oczach zawodnika nie będzie już człowieka, to sędzia nie będzie puszczał. Dlatego walki, że najważniejsze zdrowie zawodników. Generalnie sędziowie doświadczeni w ringu będą prowadzić walki, także myślę, że tutaj nie będzie żadnych problemów z tymi sprawami. Za chwileczkę przedstawię Państwu harmonogram naszych zawodów. Mówię bardzo powoli i bardzo wyraźnie. Jest czasy w harmonogramie, są to czasy szacunkowe. To nie jest tak, żeby ktoś na przykład, załóżmy trzy walki skończą się przed czasem i może się tak przesunąć, że harmonogram się o pół godziny przesunie w którąś stronę, prawda? Są to czasy szacunkowe. Z praktyki powiem, ponieważ z Państwem z Kiwo mam przyjemność współpracować już wielokrotnie, ich czasy się sprawdzają. Ale zaznaczamy to zawsze na odprawie, są to czasy szacunkowe. Czyli jak na przykład ktoś będzie miał napisane, że miał walczyć o 15, a walka była 14:45, to żeby nie miał do nas pretensji. Żeby to też była sprawa, bo mówię, może się zdarzyć parę walk przed czasem, parę walkoverów i wiadomo, że nie będziemy czekać do tego czasu. Tak, żeby panowie wiedzieli. O 10 startujemy, Kasiu? O 10, tak? W sobotę zaczynamy zawody o godzinie 10. Kategorią wagową do 75 kg. Dwie walki, jedna ósma finału. Marcin Stankiewicz, Hunter Gym i Krzysztof Hornik, Halny Nowy Sącz. Druga walka, Marek Koziołek, AKS Niwka Sosnowiec, Daniel Rabiasz, Halny Nowy Sącz. Kolejne numery walk już nie będę czytał, tylko dwie walki. Wszystko online będzie na stronie www.kibo.pl. Jest też transmisja zawodów, także jeżeli na przykład ktoś ma dostęp do internetu, może obserwować. Tam chyba jest jakieś drobne opóźnienie w czasie, ale to jest chyba nieduże. Także jest online wszystko, także można to wtedy obserwować i widzicie Państwo, jak się rozgrywają zawody. I na stronie www.kibo.pl będą aktualne rozpiski podawane z zwycięzcami walk i będzie na bieżąco będzie to wszystko weryfikowane. Cóż jeszcze? Myślę, że ja powiedziałem chyba wszystko. Czy ktoś z Państwa ma do mnie jakieś pytania? Jakieś niejasności? Czy ewentualnie kask można czy jakieś akcesoria spożyczyć? Rękawice zapewniają. Rękawice jako organizator zapewniają, natomiast ochraniacze i kaski swoje, no to na pewno to jest klubu, to może jest zrobić pożyczkę. Nie, czy ochraniacze napiszą obojętnie, czy szmaty, czy twarde? Nie. Wydaje mi się, że bierzemy twarde. Twarde. Standardowe, aha, rękawice tylko firmy Masters, tak? Masters, tak. Tylko firmy Masters. Będą wydawane i zaraz zobaczę, co dajecie. No to zaskakuje. Ale nie no, za tego organizator zapewniam. Rękawice ja zapewniam. Panowie, jeszcze jedna rzecz. Bardzo proszę trenerów, czerwony narożnik, czerwone rękawice, czerwony kask. I niebieski narożnik, niebieskie rękawice, niebieski kask. I tak jak mówię, tutaj jest zapewnione. Panowie, no przecież bardzo dobrze wiecie, że jeżeli sponsor przekazuje rękawice, nie ma o czym dyskutować. Czy jest jakiś limit kopni w jednej rundzie na przykład? Nie ma limitu kopni, trzeba zaliczyć kopnięcie, będziemy to liczyli, że nie będzie kopnięcia, nie będą liczone, także nie ma tutaj limitu kopnięcia. Także tutaj nie ma tutaj limitu regulamin, o tak powiem, regulamin nie określa limitu kopnięcia. Znaczy chodzi mi o to na niższy głowę, tak. Że co ma znaczy 6 na przykład? Nie, kurko dacie. Znaczy to później może wyjść w sytuacji, gdy walka będzie na przykład remisowa, czy wyrównana, to jednak sędziowie będą zwracać uwagę na to, że zawodnik wykonał więcej tych kopnięć i będzie sędzia prowadzący powinien zwracać uwagę,
żeby używać technik nożnych, bo jeśli zawodnik nie będzie używał, to może dostać ostrzeżenie. Także no, to jest, sędzia ligowy. Nie jest to limit, ale trzeba. No po prostu to co mówić, w walkach sędzia ligowy będzie to sędzia. Każdy wie, że była tablica, nie rozstrójczyli 6 osób, nie tylko podaje tam. Zgadza się, w kontakcie właśnie na ścianie jest obowiązkowo. Ale to też powiem, że to takie też w pewnym momencie takie było naciąganie, bo to tak. wykop i te techniki to były takie, żeby tylko były. Technika ma być czysta, skuteczna, proszę Państwa, wywierająca wrażenie na przeciwnika. Na pewno za brak kopnięć, żeby nastąpiła dyskwalifikacja, sędzia ringowy musi się skonsultować z sędziami punktowymi. Także to nie jest jednoosobowa decyzja, gdzie trzech sędziów będzie uważało i to też nie jest tak, że puścimy walkę i w trzeciej rundzie pod koniec, prawda, nagle stop, nie, dyskwalifikacja po brak kopnięć, bo akurat nie, w cudzysłowie, nie mój zawodnik wygrywał. Nie, takich sytuacji na pewno nie będzie miało miejsca. Ja będę cały czas na sali, gdy będziemy na bieżąco to wszystko weryfikować, jeżeli sędzia będzie upominał zawodnika, prawda, że mało kopnięć, no to wtedy jest oczywiste, że musi zwiększyć liczbę kopnięć. Bardzo, będzie to na pewno przejrzyście przez ringowy prowadzone. Nie będzie na zasadzie, tak mówię, że pod koniec rundy nagle dyskwalifikacja, bo nie wykopał, na pewno do czegoś takiego. Czyli gruby świetlacze sobie na ekranach, czy nie będzie? Nie będzie maszynek, będziemy je robili na klikarach. Jeżeli chodzi o te kaski jeszcze, to czy czarny jest dopuszczany? Jako neutralny może być czarny. No właśnie pytam, bo tak. Biały? Nie, tylko na ostatnich zawodach to było. Jako neutralny, tak. Rękawice podstawa, żeby były... No pożyczę, bo ja mam będą wydawane i... Jeżeli może jeszcze tak nie wiem, ale to czasy. Trzy razy dwie minuty, jedna minutowa przerwa. Wszystkie walki będą trzy razy dwie minuty, jednominutowa przerwa. Jest tak, że generalnie większość półfinału, dojdziemy w większości do finałów, tylko dwa półfinały będą rozgrywane w niedzielę. Kategoria wagowa to 81 do 75 kg mężczyzn, dlatego żeby tylko po dwie walki zawodnicy stoczyli. Regulamin zezwala na trzy walki, trzy rundowe, ale doszliśmy do wniosku, na tym zawodniku, że możemy sobie na to pozwolić i żeby zawodnicy dwie walki zawalczyli, prześpią się, zawalczą pierwsze dwie walki półfinałowe i ostatnie dwa finały będą mieli. Także myślę, że jest to uczciwie zrobione i jak najbardziej dla zawodników najkorzystniejszy wariant. Czy macie Państwo? Zrobimy to w twardej ochraniacze, no w skarpetach. Skarpeta szybciej się porozwijają, to dlatego mi się wydaje, że... Znaczy, szybko się idzie porozwijać, no jakby szybko nie tam trzeba siadać, czy tam... Nie, ale trzeba na przykład... To jest o kontuzji, bo do finału chodzi, że tak szybko. No mówi się, że to są walki amatorskie, niezawodowe, dlatego tutaj dbajmy o zdrowie. O zdrowie zawodników jest najważniejsze, o zdrowie zawodników. Te drabinki to jesteście na stanie naszej, też musimy tam szukać. www.kipo.pl. Słuchajcie, ja mam w tej chwili wydrukowane do przerwy. Kasia wydrukuje kilka. Do przerwy mam, tak? Nie. Ponieważ jest jedna ósma, to po tej 15 walce już walczy ktoś z wygranym. Nie ma nazwiska. To jest pierwsze 14 walk. Pierwsze 14 walk mamy także... A ja wydrukuję całość i wszystko jest w internecie do końca. Nie, ale te pierwsze 14 można wydrukować. Proszę bardzo. Proszę 30 jakoś, co? Proszę bardzo, pierwsze 14 walki, na pewno walki gdzieś tam wiesimy, na pewno walki na ścianie będą też w platformie. Także rano będą wszystkie walki rozpisane, tylko potem trzeba będzie odpowiednio sobie wpisywać puste pola w głowie oczywiście. Losowanie było robione przez maszynę, nie było żadnego udziału ani Państwa z Kibu, ani mojego, sama maszyna wylosowała to. Jedyne co to tylko po prostu przerwy my ustalamy. Ja myślę, że... Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Chętnie służę pomocą. Ja jeszcze raz bardzo proszę, proszę Państwa, raz, że na live'ie to wszystko będzie, a dwa, bardzo zależy nam, żeby zawody przyszły sprawnie, żeby nie było przerw, nie było biegania, poszukiwania suspensorów, bo to bardzo obniża widowiskowość zawodów. Także bardzo, bardzo proszę trenerów, żeby zawodnicy przychodzili w sprzęcie, gotowi, rękawice zakładamy na ringu. Na ringu zakładamy, czyli zawodnik chodzi, musi pokazać bandaże, sędzia ringowy sprawdzi, pokazuje na walkę, bo też będzie dużo prowadził, sędzia ringowy sprawdzi rękawice, sprawdzi bandaże i wtedy zakładamy rękawice. To jest bardzo szybko, to nie zajmuje dużo czasu.
Jedynie jak sądzi, żeby od razu dać pytanie, żeby... Tak, Kasia, 10 rano, pierwsza walka. O 15:45 półfinałowe w sobotę, w niedzielę o 11:00 startujemy i później finały i walki zawodowe od godziny 15:00. Także będzie też godzinna przerwa i tu idą. Około godziny przerwy i w sobotę i w niedzielę. Na hali można sobie zakupić obiady, będą wody mineralne, jakieś energetyczne napoje, nie trzeba będzie gdzieś biegać, bo spotka gdzieś tam szuka, wszystko w tym miejscu można sobie przyjść. Dziękujemy, spokojnej nocy, jutro dobry pan. Nie, to będą przywitane, będą. Bo jutro o 10:20 10:30 gorszych.